Rząd zwołuje pilną naradę. Sikorski, będę też rozmawiał z szefem NATO. Będziemy się naradzać w KPRM, będę rozmawiał także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, zapowiedział szef MSZ Radosław Sikorski, komentując incydent z rosyjską rakietą. Pytany o wezwanie ambasadora Rosji stwierdził, że będziemy żądać wyjaśnień, ale pewnie dostaniemy jakąś demagogię. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało w niedzielę rano, że tego dnia o godzina 4:23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych w nocy przez rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu. Miało to związek z rosyjskim atakiem przeprowadzonym w nocy na obwód lwowski w Ukrainie. Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów, województwo lubelskie, i przebywał w niej przez 39 sekund, podano w komunikacie DORSZ. Podkreślono, że w trakcie całego przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Rosyjska rakieta w Polsce. Ambasador Rosji wezwany, Sikorski komentuje. W reakcji na te informacje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński zapowiedział, że Polska będzie domagała się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień w związku z kolejnym naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju. Do MSZ ma zostać wezwany ambasador Rosji w Polsce. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas rozmowy z dziennikarzami przed wejściem do resortu w poniedziałek rano zwrócił uwagę, że to już kolejny taki incydent. Jest to absolutnie niedopuszczalne. Będziemy żądać wyjaśnień, ale pewnie dostaniemy jakąś demagogię, powiedział Sikorski, dodając, że będziemy się dzisiaj naradzać w KPRM, będę rozmawiał także z sekretarzem generalnym NATO. Sikorski zaznaczył, że w rozmowie z rosyjskim dyplomatą zostaną wyrażone kondolencje i współczucie dla rodzin ofiar sobotniego zamachu w sali koncertowej Krokus City Hall w Krasnogórsku pod Moskwą, gdzie zginęło ponad 130 osób. Sugerujemy jednocześnie, by zamiast siać terror w Ukrainie, Rosja powinna zająć się terrorem u siebie, ocenił.